głównie zmiany dotyczące instalacji wewnętrznych, czy elektrycznej, czy też wodnej. Zazwyczaj zależy to od tego, jaki projekt indywidualny wnętrza później ci ludzie przewidzieli do wykonania w późniejszym etapie. Są to zmiany w gniazdkach, w ustawieniu gabaritów, w łazience zlewów, wanien, czy też poszczególnych włączników instalacji LED-owej, no i tym podobnych. Z czasem zdarza się, że klienci chcą przestawić jakieś ściany. Bardziej techniczna rzecz, jest to też możliwe, jeżeli wcześniej ustalimy to i skonsultujemy, bo zależy to od pewnych zagadnień konstrukcyjnych, ale także jest to możliwe. Drobne zmiany w stolarce okiennej, sposób otwierania okien, ewentualnie wewnętrzną kolorystykę. No i tak na dobrą sprawę, to są takie główne czynniki, czy też zmiany, które klienci tutaj u nas pragną indywidualnie pod siebie często zrobić. W podpisaniu umowy na odpowiednim etapie danego projektu otrzymujemy kontakt do klienta, czy też telefoniczny, tudzież mailowy, zależy. I w ten sposób kontaktujemy się z klientem, umawiamy na pierwsze spotkanie, można je nazwać organizacyjne. Pokazujemy klientom plany zakupionej nieruchomości, jak to wygląda, jak to jest zaplanowane przez projektanta i wtedy podejmujemy decyzję, czy zostaje tak, jak to sobie projektant tutaj zaplanował, czy też wymyślił, czy jednak klient chciałby jakieś zmiany tutaj wprowadzić. Klienci dostają rysunki, rzuty poszczególnych pomieszczeń, czy też całego mieszkania. Na tych rzutach zaznaczają nam ewentualne zmiany, powiedzmy sobie w gniazdkach, czy też w instalacji wodnej, które chcieliby przed etapem realizacji tego zadania tutaj wprowadzić. Zmiany te, jeżeli wymagają dodatkowej wyceny, wyceniamy, wysyłamy klientowi do akceptacji, klient nam to akceptuje, no i następnie tutaj te zmiany wprowadzamy w życie, realizujemy na poszczególnych etapach budowy. Później również, jeżeli te zmiany już są wprowadzone, dany etap budowy jest zakończony, zapraszamy ponownie klienta na budowę, aby mógł sobie je zobaczyć, sprawdzić, zrobić sobie zdjęcia, no i cieszyć się tym, że jest to zrobione tak, jak sobie tutaj wymarzył. Zmienić możemy teoretycznie, może nie wszystko, tak, ale te rzeczy, które pomagają nam w życiu albo które każdy indywidualnie chciałby sobie zrobić. O tym, co mówiłem wcześniej, czyli głównie są to instalacje, ewentualnie ściany oddziałowe. Nie możemy zmieniać wyglądu zewnętrznego budynku ze względu na to, że jest to projekt indywidualny i tutaj no nie do końca takie zmiany możemy wprowadzić. Ale instalacje jak najbardziej, mówię, ewentualnie ściany działowe, jeżeli jest to możliwe, bo zależy to od pewnych zagadnień konstrukcyjnych, między innymi od nośności stropu, czy przy pewnym miejscu możemy tą ścianę przesunąć, czy nie. Też warunkuje to pewien układ instalacji, układ rur, czy możemy pewną rurę gdzieś pociągnąć, czy nie, no to zależy od tego wszystkiego, jak jest to wcześniej zaplanowane. Stanem deweloperskim dla Struxis, czy też dla mnie jako kierownika budowy, jest to budynek przygotowany pod wykończenie dalsze przez klienta, czyli posiada on kompletną instalację, elewację, są zamontowane okna, wykonane w środku tynki wewnętrzne, posadzki, a także zabudowa poddasza i izolacja. Później klient wchodzi, no i rozpoczyna teoretycznie zazwyczaj od jakiejś gładzi, no i dalej kładzie sobie panele, płytki, meble itd. Próśb jest wiele, może niekoniecznie wszystkie są dziwne. Z takich bardziej technicznych, no to montowaliśmy przeróżnego typu okna, na przykład okna typu HS, gdzie to okno waży ponad 0,5 tony czy 800 kg. Trzeba specjalnych urządzeń, aby takie okno zamontować. Montowaliśmy różne okna dachowe, które są dużo większe niż te standardowe, z jakimiś wysuwanymi balustradami. No tutaj bardziej z takich technicznych rzeczy, natomiast z takich bardziej ciekawych czy też życiowych, to na przykład na prośbę klienta montowaliśmy rurę do pool dance'u. Pani sobie zażyczyła, no i przed posadzką taką rurę Państwu zamontowaliśmy.